U pana Stanisława w Knyszewiczach, dobrze mówię? Tak. Jest jedna bardzo charakterystyczna rzecz, którą każdy zobaczy turysta, czy to z auta, czy z roweru, czyli takie słynne widmo. Skąd tak. skąd pomysł? To jest duch Czesio, chociaż po wioskowemu to każdy mówi czuczoło. I tak jak już trzeba by było mówić tym naszym językiem prostym, to czuczoło. A ja nazywam Czesio. Dobry duszek, który tutaj od dawna już stoi. Postanowiłem go zrobić po tym, jak go spotkałem w innej wersji w Polsce. Ten mój miał być naturalny bardziej niż te w Polsce, czyli nie na rurach kanalizacyjnych. Tutaj akurat z córką razem na mnie zostały pierwsze odwzorowane te kształty. Lampa doszła taka, która już jest wiekowa, ale się ciągle trzyma mimo warunków atmosferycznych, udaje płomień. Środek się jeszcze rozświetlał, ale to wszystkim zawsze opowiadam. Niestety musiałem wyłączyć lampę na czujnik ruchu, która była w środku. Ludzie trzeźwieli i były skargi, że nieekonomiczne to jest. W nocy u nas gaszone są światła, jak to się rozświetlało na czujnik ruchu, to tak trochę było niebezpiecznie podobno na sercu. Ale on jest dobry duszek, nie trzeba się go bać. I z drugiej strony jest córka akurat. A to nowy, ten jest nowy. Tak, i tutaj brakuje jeszcze rąk, ręce leżą w domu. Bo było zimno, to było robione na jesieni. Tutaj to jeszcze dwie dłonie. To jest na bazie takiego zdjęcia znajomej z Supraśla właśnie, Beaty, która miała takie zdjęcie postaci na moście. No i postanowiłem zrobić chociaż samą postać. Mostu tutaj nie postawię, nie mamy rzeki. Jakby blisko tutaj. Ale Wieluw się zatrzymuje specjalnie dla tego ducha, nie? Tak, tak. I robią sobie zdjęcia. Zastanawiałem się, czy mogą wejść za bramkę. U nas zawsze jest otwarte, można wejść sobie tam, zrobić te zdjęcia. I te obrazy, które są przy duchu, to też przyciągają uwagę. Niby taka mała wieś przy granicy, a coś tam jednak mamy. Coś jednak ma, mógłbyś zabrać mnie pokazać? Parę tak, rzeczy? Możemy pooglądać tutaj. No obrazy oczywiście te, które tutaj są. Tu jest taka okiennica z kozą naszą, najstarszą, która była Asia. Indianka z oczami. I dwa obrazy Aleksa. Bo to w oknie jest ta Andrzeja. Koza. Tak, tak. To co jest to za okno. To jest właśnie okno imitujące taki widok. W jedną stronę jest to taka siatka i to malowałem akurat na takim płótnie, jakby do reklam. Fajne jest to, że nie przepuszcza słońca. Jest po prostu chłodnie w domu, jak się zasłoni te okno. No i Indianka, bardzo lubię oczy. Do takich obrazków różnych jest dużo w domu. To fajny pomysł z oknem, bo można zrobić różne kwiatki, nie? Tak, kwiatki, babcia jakaś siedząca w okiennicach, czy coś w tym rodzaju. Takie jest to taki sposób na zasłonięcie okna i przy okazji ładnie wygląda. Duchy też można stawiać przy chacie. No? Może szalony pomysł. Jest też taki bunkier wojskowy. Bunkier wojskowy. Z wojska. Moja żona, jak tak już oprowadzę zawsze po podwórku wszystkich, to mówi, że to widzieliście myśli Staśka. Ale tu jak się zagląda, to już jest środek mojej głowy, bo jak widać Einstein taki jest. A to jest wnętrze mojej głowy. Tak przynajmniej, może kamera nie zgłupieje, ale już zapalam światełko. Tu jest mój taki rodzaj centrum dowodzenia, jak to mówią moje dziewczyny, córka i żona. Tu mam mierniki i sprzęty do naprawiania drobnych rzeczy elektronicznych, ale jest też łączność do domu. Telefon wojskowy na korbkę, bo tutaj nie ma zasięgu, więc trzeba dzwonić po staremu do domu. No i masa mierników, których jestem fanem. Chcę uruchomić tutaj muzeum techniki. Nawet już ludzi oprowadzam i pokazuję im te mierniki. Ma to być taki zestaw do dotykania, do oglądania, ponieważ teraz zanika to takie zainteresowanie rzeczami technicznymi, w szczególności starymi, które były bardzo wytrzymałe. I mierniki mam od amerykańskich, z armii amerykańskiej, przez japońskie do testowania tranzystorów, jak i też takie ogromne angielskie mierniki do testowania izolacji. Ten jest taki gigantyczny, on jest na lampach jeszcze, także w starej technologii. No, mierzy do 100 tysięcy megaohmów. Nie wiem, ilu słuchaczy jest w stanie to zachwycić. No, mnie to zachwyca. 5000 volt wytwarza ten generator. Gdzie go zerwałeś? Z poziomicą. No, to są tak zwane złomy, których nie można nazywać złomami. Moi znajomi z tych złomów, u których mam chody i dla mnie odkładają te rzeczy, mówią, że to jest Eldorado. I tak należy właśnie nazywać i zawsze jestem poprawiany. Złom to Eldorado dla takiego uratowania właśnie sprzętów. Trzeba często jeździć, mieć chody, żeby tego nie zniszczono. O, właśnie, Stasiu, przypomniałem jedną historię. Ja kiedyś rzuciłem zdjęcie z Palestyny, to taka miejscowość. Jest, mam tablicę. A i mówię, że no słuchajcie, to jest tylko taki dalszy drogowskaz, bo nie ma w miejscowości. Ale ja nie mam tej, która była w miejscowości, bo tam rzeczywiście pewnie cię nie było. Ja mam ten kierunkowskaz. Zostały wymienione tablice w momencie, kiedy te były zamieszki tutaj na granicy.
I na złomie znalazłem Palestynę. A tak dokładnie to znalazł mój kolega, który dla mnie dał znać, że jest do odebrania na złomie. Została dla mnie odłożona właśnie w Eldorado. Ona jest na zewnątrz na bunkrze. O, to pokażemy. Możemy się przejść tam właśnie. Tutaj jest agregat prądotwórczy. Przejdziemy tędy. Przejdziemy, dobra. Tu jest ciasno. To jest nasza elektrownia. 90 koni, chłodzony powietrzem. Stary silnik Peter. Identyczne były na łodziach podwodnych. Wow. Także taki wynalazek, który dobrze właśnie pracuje. A tu jest słynna tablica uratowana z Palestyny. Takie rzeczy się u nas znajduje na złomie. Palestyna pół kilometra, także tutaj się udało uchować. I ja takie rzeczy staram się ratować, bo to pójdzie do huty. Pójdzie to do huty, to już przepadnie. Także nie ma sensu, żeby to było zniszczone. Ja lubię takie rzeczy. Masz nawet zabytkowe auto. Tak, tutaj jest właśnie Morris Marina. Staruszek taki, teraz zapylony, bo wiadomo, teraz wszystko pyli. On ma bardzo ciekawą konstrukcję silnika. Każdy się dziwi, jak się tutaj zajrzy. Współczesne silniki, jak są wsadzone w samochodzie, to nie można rąk zmieścić, a tu by się dwa takie silniki zmieściły. No i słynne, dawne sprzęty były tak przystosowane bez komputerów. Teraz zasysa powietrze zimne, czyli jeździmy latem, a jak chcemy pojeździć zimą, przestawiamy na ciepłe. Bez komputera pobierane jest powietrze. Gaźnik jest bardzo ciekawy tutaj też na oleju, który w zależności od tego, jaka temperatura jest, to on albo ciężko przepustnicą operuje, albo lekko, jak się już silnik nagrzeje. I wszystko jest bez komputera. Stare, dawne, działające. Działa, nie? I działa, normalnie odpala. No ostatnio, chyba 3 tygodnie temu była jazda taka, przejażdżka. Także to tak wygląda. Ciekawie. No tak, możemy pokaż się... mi swój ten, wiesz? Możemy się przejść jeszcze do piwnicy ewentualnie. No. Tam do zwierząt. Tylko to kawałeczek. Zaraz się przejdziemy. Zaraz ty tam... No, coś w tym rodzaju. Tu traktor Zofia. Zosia. 28 nasza. Staruszek. Jak jestem przy żonie, to muszę mówić, że to jest moja druga miłość. Jak żony nie ma, a żona teraz jest w kuchni, to jest to pierwsza miłość. Tam Asia gdzieś tam daleko, ale mnie chyba nie widzi. Akurat, bo miski. Lubię też takie konstrukcje robić. Bierze ciśnień ze starego zbiornika, odzyskuje właśnie stare rzeczy na paletach. I mamy ciepłą wodę do podlewania ogrodu kropelkowo. Na razie jest rozłożone jednokropelkowe. Tutaj taki wersja takiej taśmy, która nawadnia słoneczniki. I nie trzeba czekać, aż się hydrofor jakby co chwilę tam załącza, wyłącza. Dużo lepiej to wychodzi. Idziemy do naszej piwnicy kamiennej. 4 lata pracy. Żeby powstała. Tak, 4 lata odnawialiśmy coś, co tutaj właściwie było. Tylko ta piwnica się zawaliła. I ona akurat została przeze mnie i przez teścia odbudowana. Tutaj była dziura w ziemi i połowa sufitu była zawalona. A to udało się odbudować w 4 lata. Pradziadek Asi, 1865, to jest właśnie Josif Jaroszewicz, JJ. Ale budowałem to też z moim teściem, Jerzym Jaroszewiczem, też JJ. Sąsiad Jan Jurkiewicz dał kamienie, więc też JJ. Napisy końcowe są bardzo pojemne. Żonę, zawsze powtarzam to, umieściłem 2 razy, bo dobre obiady robiłem. Joanna Jaroszewicz z Panieńskim i z moim Joanna Nicewicz jest tutaj w drugim też napisie. Jest też Julia Nicewicz, córka, która 2 kamienie przyniosła i na końcu ja, Stanisław Nicewicz. A widzisz, jak historia zatoczyła koło? I tutaj tą piwnicę ja chciałem odbudować właśnie ze względu na to, że kilka pokoleń mojej żony, jakby rodziny, mieszkało. No ta piwnica zawaliła się, trochę pomogły kozy, trochę warunki atmosferyczne. Znalazłem drzwi koło Ciechanowca, 150 lat co najmniej potwierdzone. Tu nie wiem, czy kamera nie zgłupieje troszkę ze względu na światło. Dla mnie najważniejsze było to, żeby zrobić sufit z kamienia. Tutaj zawsze są te sufity betonowe. No i też chciałem zaokrąglenia te takie, żeby były, czyli żeby było takie ciekawsze to. Ta piwnica ma zejście większe niż jest sama, ale ładnie to wszystko, uwaga, tylko na głowę, bo tutaj takie zejście boczne. Chodziło o to, żeby przechowywać zwierzętom to jedzenie, które trzeba przez zimę. No tutaj do końca nie zjadły, zostało trochę buraków po ostatniej zimie, ale dobrze się przechowują. Te buraki potrafią jeszcze w lipcu być twarde. I ta zwierzyna ma takie zapewnione jedzenie przez te kilka miesięcy, kiedy nie jest wypędzana na łąkę, bo teraz na łące to mają tam tego bardzo dużo jedzenia.
Ale chłodno tutaj, wiesz. I 8 stopni jest cały rok właśnie. Też jest tutaj fajna sprawa, bo jest pół sufitu, które się zachowało oryginalnie. To jest ta część, która się zawaliła, tą część ja odbudowałem i wszyscy mówili wzmocnij betonem. I wzmocniłem, trochę żałuję, bo tu jest stara część, która była robiona przez tych pradziadów, jak to można powiedzieć, i ona jest z gliny i z wapna. I plusem tego jest, że tutaj nigdy się praktycznie nie skrapla po tej części woda, bo glina i wapno bardzo równomiernie to wilgoć wyprowadza. A ta część już z cementem powoduje, że już są większe skropliny. A piwnica jest tylko dlatego chłodna, że to jest parowanie właśnie. Czyli ta wilgoć wychodząca na zewnątrz powoduje, że temperatura jest wyganiana na zewnątrz. Czysta fizyka i dzięki temu tutaj stała jest taka niska temperatura. I wilgotność też jest dobra. Rozgadałem się, przepraszam.